W ostatnim czasie mamy wysyp różnego rodzaju propozycji w zakresie polityki gospodarczej. No nic dziwnego, za chwilę będziemy mieć nowy rząd, za chwilę rozpocznie się kolejna kadencja parlamentu. Jest to dobry moment, aby zastanowić się nad tym, co można zrobić, aby polska gospodarka rozwijała się szybciej. Jednym z ciekawych pomysłów, który pojawiał się już w przeszłości i teraz zdaje się być gdzieś na nowo dyskutowany, to pomysł, który tak dosyć szumnie został nazwany hasłem 10 tysięcy złotych dla emeryta. Hasło może brzmieć trochę śmiesznie i kojarzyć się na przykład z 13 emeryturą, ale akurat nic bardziej mylnego. Jest to program, którego założeniem jest wynagradzanie pozostania na rynku pracy, czyli kwestii, z którą większość gospodarek ma dzisiaj problem, z którą polska gospodarka również ma problem, szczególnie po ustawowym obniżeniu wieku emerytalnego, czyli po powrocie do sytuacji, którą mieliśmy wcześniej. Ponieważ z jednej strony przedsiębiorcy narzekają na brak pracowników, stopa bezrobocia jest niska i to oczywiście jest dobre dla gospodarki, dla konsumentów, ponieważ no, bezrobocie nigdy nie jest rzeczą dobrą. Z drugiej strony jednak mamy niski wskaźnik zatrudnienia w gospodarce, czyli wiele osób jest poza rynkiem pracy, to jeśli udałoby się przynajmniej część osób mogących przejść na emeryturę zachęcić do tego, żeby na tym rynku pracy pozostały, to niewątpliwie byłoby to z korzyścią dla gospodarki. Teoretycznie i w praktyce również jest to też z korzyścią dla tych osób, bo różnego rodzaju wyliczenia pokazują, że wydłużenie tego okresu składkowego dość istotnie przekłada się na wysokość świadczenia. Mimo to, jak pokazują dane, no sam ten fakt nie przekonuje jednak wielu osób do tego, żeby pozostać na tym rynku pracy istotnie dłużej. I stąd ten pomysł, okrzyknięty właśnie szumnie 10 tysięcy złotych dla emeryta, wynagrodzenia właśnie osoby, która później przejdzie na emeryturę, dodatkowym świadczeniem za to, że wydłuży ten okres poza ustawowe minimum. W mojej ocenie jest to pomysł z pewnością wart rozważenia. Takie kwotowe rozwiązania może nie zawsze są idealne, bo być może po prostu lepiej byłoby to powiązać z no właśnie z wynagrodzeniem czy ze stażem pracy konkretnej osoby, ale sama idea wydaje się ciekawa, bo no, takie zachęcenie pracownika no jest niczym innym jak wpłynięciem na jego wybór, naturalny wybór ekonomiczny. Wiadomo, że chętniej podejmujemy pracę, jeśli otrzymujemy z tego tytułu wyższe wynagrodzenie. Czas wolny, odpoczynek, szczególnie po wielu latach pracy, jest dla nas rzeczą cenną i niechętnie będziemy z niego zrezygnować, więc jeśli za to otrzymamy jakiś konkretny benefit finansowy, no jest to bardziej prawdopodobne, że na tym rynku pracy pozostaniemy. Z drugiej strony dla rządu również są to korzyści, ponieważ osoba, która pozostaje na rynku pracy, dalej płaci składki, no i zwiększa potencjał gospodarczy, czyli potencjał gospodarki również do generowania wpływów podatkowych. Wydaje się zatem, że są to rozwiązania słuszne i z punktu widzenia również pewnego rodzaju pojmowanej wolności gospodarczej rozwiązania lepsze niż ustawowe zakazy i nakazy, więc jeśli Polska no, wykreowałaby system, w którym można połączyć względnie niski wiek emerytalny z systemem zachęt, który sprawi, że faktyczny średni wiek emerytalny będzie wyższy, byłoby to niewątpliwie sukcesem.